Dzień dobry. Mamy piąteczek, piątunio. Jak zawsze zachęcam was do posłuchania tej audycji, bo często mówimy o bardzo ciekawych rzeczach. Tych, które dzieją się w kulturze, tych, które dzieją się wokół nas, tam wszędzie, gdzie są takie, jak mawiał mój znajomy, utwory czy rzeczywistość, która jest upiększona. I dzięki temu, że kiedyś państwu obiecałam, że będę zapraszała do tego programu tylko tych, których podziwiam i których uwielbiam, to dzisiaj będzie mój bardzo krótki znajomy, jak to powiedzieć, Marek Niedźwiecki. Znamy się bardzo krótko osobiście. Oczywiście ja Marka znam od wielu, wielu lat i słuchałam jako nastolatka, jako młoda dziewczyna i uwielbiałam. Zdjęcia wprawdzie, Marku, nie miałam twojego nad łóżkiem. No i całe szczęście. Ale za to po prostu byłam zachwycona stylem, w jaki prowadzisz swoje audycje, no i twoim głosem. I pomyślałam sobie, że dzisiaj spotkamy się przy okazji twojej nowej książki. Ja sobie tutaj zrobiłam ściągę, bo oczywiście ja tę książkę przeczytałam. Nielegalnie. I powiem państwu, dlaczego ją nielegalnie przeczytałam. Oczywiście, otóż Marek nagrywał swoim pięknym głosem audiobooka w studio, które posiadam. I tam właśnie się spotkaliśmy i tam dał się Marek namówić na rozmowę. Czemu kolejna książka, Marek? Z nudów. No, od 3 miesięcy. Wysoki sądzie. Od 3 miesięcy Wysoki sądzie nie pracuje. Właściwie jestem już przecież od ponad 1,5 roku, no może nie, tak 1,5 roku mniej więcej jestem na emeryturze, więc mam trochę więcej czasu. Brzmi to dosyć śmiesznie. Ta książka miała być wcześniej, ona była planowana zaraz po radiocie, bo to jest tak jakby dalszy ciąg tego, ale ponieważ wydawnictwo obiecało mi, że pojawi się także książka na temat mojej fascynacji Australią, no to wymogłem na nich, że ta następna to był jednak Australijczyk. No, a potem, ponieważ już te robiliśmy, no to wreszcie się wziąłem do roboty takiej już konkretnej, no i powstała ona bardzo szybko już teraz, bo to chodziło tylko o pozbieranie wszystkiego do kupy i... Ale miałeś jakieś drafty już zapisane? Tak. Zawsze jest tak, że ja nie jestem pisarzem przecież, ja mogę tylko tak udawać trochę, że tam coś kombinuję. Piszę felietony, a to tam do jakiejś stacji radiowej w Chicago, a to piszę bloga już od, ile to? Od 2007 roku, czyli 13 lat piszę bloga. I to mnie nauczyło takiej dyscypliny właśnie pisania oraz skrótowości, bo ja nie jestem taki strasznie rozlewny. Czasami dostaję list od słuchaczki i ten list ma, nie wiem, 20 stron. I ja mówię, piszę, to pani powinna pisać bloga, a nie ja, bo ja wszystko piszę tak skrótowo, to znaczy nie rozwodzę się, no chyba, że jest to jakiś mój ulubiony temat. A to jest tak. Takie fajne, takie dosyć męskie, wiesz, bo powiem ci, że nie było mnie, jak zaczynałeś nagrania w studio, w Film Factory, no, ale pytałam, ponieważ takie postacie przychodzą do nas często, no i tam był i Kuba Wojewódzki, Kasia Nosowska, czytali różni, różne wielkie osobistości i pytam, no jak pan Marek, na co dziewczyna mówi, producentka, taki bardzo skryty i w ogóle nic nie mówi. Ja mówię, jak to nic nie mówi, to niemożliwe. I potem ja przyszłam i myśmy tak sobie usiedli i pogadali i oni tacy byli strasznie zadziwieni, ale rzeczywiście od razu zauważyłam, że masz pewną skrótowość w opowieściach, co mi się bardzo podoba. No do tego stopnia, że były zamówione u ciebie 3 dni po 3 godziny, a myśmy bachnęli to w 2 dni i jeszcze trochę było czasu na pogadanie. No ale dlatego, też, że to wiesz, jest też, mój... też to jest twój fach, tak, nie? Bo ty dosyć to jest, szybko tak, to tak. Robisz. Niektórzy się rozwłóczą z tymi nagraniami i czasami się doprasza. Tak, ja czasami nawet zresztą dograliśmy potem pierwszy ten rozdział, dlatego że jak przyszedłem, wiesz, po 3 miesiącach, kiedy nie macie w radiu, miałem taką tremę, że nie wiem, coś z głosem mi się stanie, że nie będę mógł mówić to tak, jakbym chciał. I byłem taki trochę chyba... W takim czasie miałeś tremę? Tak, tak. Znaczy nie taką tremę, że siadam przy mikrofonie, bo takiej tremy nie mam już od 40 lat. Ja to lubię robić, mi się to podoba, ja bawię się tym. Ale taka trema, że nagle muszę wykonać jakąś konkretną robotę, przeczytać nie wiem ileś, 200 stron książki i zrobić to w 3 dni po 3 godziny. A pamiętam, że jak nagrywałem poprzednią książkę Radiota, jeszcze wtedy w Trójce i ta dziewczyna, która realizowała, Renatka, ja mówię, Renia, a to bachniemy to w jeden dzień, bo wiesz, no, ja nie mam czasu, mam inne zajęcia. A on mówi, Marek, tu najwięksi aktorzy przychodzili czytać i po 2 godzinach
po prostu głos odmawia posłuszeństwa, zaczynasz czytać nie to, co chcesz i, no i miał rację, to trzeba mieć 2 godziny takiej pracy konkretnej, a potem zostawić sobie na następny dzień i nie na następny dzień. No. Więc, i ty to, zrobiłeś to w jeden dzień. Nie, no ja zrobiłem to wtedy też tak, jak ci mówię, no po prostu po 2 godzinach zaczęło się coś psuć i trzeba było przyjść następnego dnia. Ale tutaj zrobiliśmy to w 2 dni. Ale łatwiej ci jest, bo ty rozumiem, nie czytasz audiobooków takich innych autorów. Nie, nie, nie. Rozumiem, że ułatwiło ci też to, że to jest twój tekst, który napisałeś. Tak, oczywiście, bo to ja to wszystko pisałem i to tak nie tak dawno, bo nawet jeżeli była część rzeczy zrobiona wcześniej, powiedzmy rok temu, no to teraz zmieniła się na tyle sytuacja w moim życiu, że pewne rzeczy musiałem poprawić, tam coś jakoś inaczej trochę. Ale ponieważ to byłem na świeżo z tym tekstem, który właśnie pisałem i skończyłem, potem jeszcze były setki tysięcy, no przesadzam, ale setki co najmniej poprawek, bo tam stylistycznie zupełnie inaczej się mówi, jak się mówi, oczywiście, a zupełnie inaczej się czyta potem to, co jest napisane. Na tym też polega jakość dziennikarstwa dzisiejszego, że ono jest takie, jakie jest, bo bardzo często ja też dostaję wywiady do autoryzacji i po prostu czytam, że to, znaczy czytam to, co powiedziałam, natomiast to już w ogóle nie daje się czytać. Tak, 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 to prawda. No więc właśnie też to poprawiałem jeszcze, tak dopieszczałem. Czasami jakieś składniowe rzeczy się, czasami skróty myślowe. Myślę sobie, że ten chłopiec, który mi pomagał, był Kaziem, ale nikt nie wie, o co to chodzi. Trzeba wymyślić, kto to jest Kaziu, skąd się to wzięło, a ponieważ na początku listy jestem gadułą. Nie wiem, czy mamy czas, ale tak, jestem... mamy 2 godziny. Prawie, niecałe. Jak nas Janek wyrzuci za 15:07, to możemy gadać, a mamy dużo do omówienia. Jestem, Kaziu, to było tak, że jak pojechałem kiedyś ze znajomymi na wycieczkę do Indii, Singapur, Tajlandia, Malezja, był tam jeden chłopak, który do wszystkich mówił, ty Kaziu. Ja mówię, dlaczego ty tak mówisz? Ja nie chcę mi się uczyć wszystkich tych imion moich współpracowników, wszyscy są Kaziami. Ja to zakupiłem od niego. I wszyscy współpracownicy w Trójce na liście przebojów, która powstała w 1982 roku, to byli Kaziowie. No jeden z tych Kaziów wyjechał przed maturą, czyli z biegu można powiedzieć, do Francji. No i tam został. I świetnie sobie radził, pracował w stacjach radiowych, nauczył się angielskiego bardzo szybko, francuskiego również. A i do tego stopnia, że nawet pracował w Radiu Wolna Europa na statku, który był na Korsyce. I właśnie na Korsyce poznał swoją kobietę. Został tam w ogóle już na całe życie. Potem mu się trochę pomieszało w życiu, no ale jak to u młodych ludzi jest, bywa różnie. Natomiast ten Kaziu, nie mogę powiedzieć, że Kaziu tylko, więc musiałem wyjaśnić to, co teraz ci powiedziałem. I to jest tam wiele takich rzeczy jest skrótowych, które są dla mnie i dla bardzo wielkich fanów. Zaraz będziemy do pewnych rzeczy wchodzić. Ja tu widzisz, zerkam, tu mam Facebooka, tu mam YouTube'a i kiedyś 2 miesiące temu nie widziałam tego studia. Słuchaj, to jest strasznie nowoczesna jesteś. I oni posadzili mnie tu, posadzili tego oto Janka i powiedzieli, tu masz YouTube, tu masz ten, musisz ze słuchaczami być w interakcji, bo oni chcą z tobą rozmawiać. I ja teraz tak słuchając ciebie już się nauczyłam zerkać, bo tutaj absolutnie wszyscy piszą, że cudownie, że jesteś. Na przykład... Patrz, ja myślałem, że nikt z waszych słuchaczy nie będzie wiedział, kim ja jestem. Nie, no wszyscy doskonale wiedzą. Proszę cię, pani Anka Masłowska, jedno ci przeczytam. Dzień dobry, jak cudownie słuchać i widzieć pana Marka. Serdecznie pozdrawiam i życzę najlepszych pomidorów, najsmaczniejszych kotletów i rozkoszowania się nic nie muszeniem. Wszyscy wszystko wiedzą. Ja tylko państwu przeczytam telefon 22 39 059 22, bo jeszcze go nie umiem na pamięć. I zapraszam do telefonów. Może ktoś chce zadać jakieś pytanie Markowi Niedźwieckiemu. I tutaj, o proszę bardzo, Kwiacia, całe dzieciństwo i młodość z Niedźwiedziem. I piszą, jak miło usłyszeć ten głos. Więc zobacz, ile już masa, nie będę czytała tego, żeby nie tracić czasu na to, co bym chciała się od ciebie dowiedzieć. Ta książka jest przede wszystkim urocza, przede wszystkim czyta się ją jednym tchem. Ja tak to zrobiłam i powiem ci więcej, nie mogłam tego wydrukować, nie umiem czytać na komputerze, ale po prostu przeczytałam ją normalnie na laptopie, ale nie będę zdradzać wiele, ale parę takich chciałabym wątków poruszyć, na przykład Szadek. To jest miejsce, z którego pochodzisz. Co to w ogóle za miejsce i jak je w ogóle wspominasz? Znaczy zawsze to był Szadek, ale od kiedy poznałem Szadę, to mówię Szadek. To jest malutka mieścinka koło Sieradza z Duńskiej Woli, 36 km od Łodzi.
malutkie miasteczko, które jak ja tam mieszkałem, miało 2,5 tysiąca mieszkańców i to się nie zmieniło, bo jednak ludzie wyjeżdżają. Ci młodzi przecież muszą znaleźć jakąś robotę. Mm. Tam nie, specjalnie nie ma nic do roboty w takim małym miasteczku. Ale ma taki niesamowity klimat i właściwie był taki moment, kiedy ja się trochę wstydziłem tej swojej małej miasteczkowości. A teraz właściwie jutro tam jadę znowu, na skrzydłach pieśni wracam, bo lubię tam po prostu pobyć. Poza tym tam są groby moich najbliższych, mama, tata. Ale jedziesz i tam zostajesz? Masz jakieś miejsce? Czy tylko... Znaczy tak, oczywiście. Mam mojego domu już nie ma. Ten który się pojawił tam gdzieś na zdjęciu, tego domu na ulicy Kościelnej 8 już nie ma. Został zburzony, tam powstała jakaś galeria handlowa. Jeśli może w takim małym miasteczku powstać galeria handlowa. Ale mam tam kuzynkę, która ma fajny dom i właściwie jeżdżę tam trochę jak do siebie. O, widzisz, telefonu nie wyłączyłem. Może to mój kolega Dekawka dzwoni. Nie, akurat nie. Szadek. No tak jak mówię, no małe miasteczko, a bardzo... Ale jak wracasz bardzo, tam, to bardzo... traktują cię jak swojego, rozumiem, tak, że ty jesteś... Tak, na wszelki nie wypadek... ten Marek, nie, gdzieś, nie, tylko tamten nie. Marek. Tam, ja na wszelki wypadek kłaniam się wszystkim, żeby ktoś nie powiedział, no zadziera nosa, nie poznaje nas tutaj. Wiadomo, to samo ja mam wino w Wrocławiu, a nieraz nie pamiętam w ogóle, bo to już tyle lat minęło, człowiek tyle twarzy widział. Na 50-leciu mojego liceum w Zduńskiej Woli pojechałem. I cierpiałem strasznie, bo wiesz, no ja jestem postacią znaną z telewizji też. Tak cię znają. Więc wszyscy do mnie podbiegali i mówili, Marek, nie poznajesz mnie? A ja mówię, no poznaję cię oczywiście, ale miałam to samo. Ani Dudu. No taka jest prawda, wszyscy się zmieniamy. My się starzejemy wizji, tak. My się starzejemy na widoku, a tamci się starzeją tak samo, tylko jeśli my tego nie widzimy. Jeśli ktoś mówi, że nic się nie zmieniliśmy, to kłamie oczywiście, bo ja lustruję się codziennie, więc widzę, jak się bardzo zmieniłem. No wiadomo. Natomiast co do głosu, żeby tak przejść od tego szatku, to rzeczywiście głos jest tym, co Bozia obdarowała mnie hojnie i cieszę się z tego bardzo. No właśnie, korzystam, o tym też korzystam z tego mocno. Tutaj pani... A coś jeszcze o szatku chcesz wiedzieć? Nie. No. Nie, bo rozumiem, że żadnych anegdot z tego czasu nie będzie. No raczej nie, no. A, no może być jedna anegdota. Chyba w którejś poprzedniej książce to było, że jak byłem mały i chodziłem do przedszkola, to nienawidziłem kotletów mielonych, które teraz uwielbiam. A teraz w ogóle jesteś w książce, jest przepis na twoje kotlety mielone. Do tego też wrócimy. Więc nie lubiłem do tego stopnia tych kotletów, że jak były na obiad w przedszkolu, to ja brałem kotleta do kieszeni i przychodziłem z taką plamą, było z daleka widać, że dzisiaj były mielone. A potem mi się tak porobiło, że mój tato był kierownikiem masarni i robił chyba najlepsze kotlety na świecie. I ja tak jakby szukam tego smaku. Nie znajdę go, dlatego że tato robił tylko z wieprzowiny i one były tłuste, takie lejące się nawet, ale twarde. Natomiast moje to są takie wariacje na temat, ale wszyscy ci, którzy spożywają, poza jednym kolegą, który cały czas mówi, że przereklamowane, cała reszta jest zadowolona. Ja chcę załatwić sprawę, bo tutaj ja wiedziałam, że tak będzie, ale nie chciałam od tego zaczynać, Marek, bo wszyscy się tutaj piszą, że się wychowali na Trójce i tak dalej, i tak dalej. I że, panie Marku, jakże my tęsknimy, 32 lata z Trójką, serce mi pękło. Załatwmy sprawę twojego odejścia. Zostałeś oskarżony o to, że miałeś podpisać nawet, z tego co wiem, informację, że lista przebojów została sfałszowana, tak? Tak. I odmówiłeś. Odmówiłem, bo robiłem tę listę przez 38 lat i nigdy tam nic nie było takiego. Przez 38 lat byłem jednym ze sztandarów Trójki. Byłem ostatnie lato z radiem, jeździłem po Polsce i wszyscy się chwalili, że lista jest nadawana właśnie stamtąd. I nagle w ciągu jednego dnia dyrektor zniszczył audycję. Mnie to trudno powiedzieć, że zniszczył. No to był kop oczywiście i dlatego się ciągle jeszcze nie podnoszę i minęły 3 miesiące, na razie nie wracam do radia, ale no to jest przykre, że za robotę, którą wydawało ci się, że robisz dobrze i że dostawałeś za nią nagrody, nagle dostajesz w ciągu jednej nocy kopa ze strachu, dlatego że ktoś się przestraszył, że pan prezes zobaczy, że na liście, tak jakby prezes oglądał listę, że zobaczy, że na liście jest piosenka Kazika, Twój ból jest lepszy niż mój.
Prezes by tego na pewno nigdy nie, do tego nie dotarł, ale ci, którzy stali obok i wszyscy byli przestraszeni, że takie rzeczy się nie mogą zdarzyć i dlatego napisał do mnie dyrektor, nie tylko do mnie, do Piotra Meca, do Halinki Wachowicz, do Bartka Gila, czyli wszystkich, którzy opiekowali się i zajmowali się listą, że musimy napisać, że lista była sfałszowana i że no właśnie podpisujemy, że to było nieuczciwe. No więc ja napisałem, w związku z zaistniałą sytuacją, bo on tak napisał, w związku z zaistniałą sytuacją poproszę o podpisanie. Ja napisałem, w związku z zaistniałą sytuacją, a dziękuję za współpracę, to tyle było, jeśli o mnie chodzi i o Trójkę. I od tej pory ani telefonów, ani maili, ani nic nie zostało wymienione. Po prostu... A serce ci pękło? Serce mi pękło, dlatego że, znaczy ja tak naprawdę to wiem jak, w jakim jestem momencie swojego życia i myślałem, żeby dotrwać do tego 2000 wydania listy i w jakiś sposób delikatnie się z tego przyjdą młodzi, będą robić lepiej. Ale no jak ci ktoś tak robi, no to jest przykro oczywiście, no bo to jest ponad 40 lat pracy dla jednej firmy i nagle w ciągu jednej nocy jesteś B. A krążył taki ten mem zaraz tuż po tym, jak pan prezes chodził po Warszawie i pytał się, kto to jest ten Kazik Niedźwiecki? Bo wiesz, to jest taki skrót, bo on po prostu nie wie w ogóle, o czym rozmawiamy. No, na pewno nigdy w życiu nie usłyszał tej piosenki. Najgorsze są te osoby, które są niżej, które boją się, że muszą zaspokoić, bo może pan prezes się wtedy pogniewa, może by w ogóle nic tego nie było. Tak. A ktoś to załatwił. Słuchajcie, nam też serce pęka, ale to... słuchaj, już jest 10 postów na temat tego, że masz... zapraszamy tutaj, do Halo Radio, żeby listy, żeby tutaj... To nie, by była gratka. Listy ja już nigdy w życiu nie poprowadzę. Nawet zastanawiałem się, czy nie zrezygnować ze swojej listy na blogu, którą w każdą sobotę układam, ale pomyślałem sobie, no w końcu to jest moja lista, więc no, nie będę się wygłupiał. Natomiast listę mam już za sobą. Zrobiłem ponad 1000, bo to tak było ze 30 jeszcze druhów zastępowych, ale skończyliśmy listę, znaczy ja skończyłem na 1998 notowaniu i nie będzie w moim wykonaniu niczego więcej. No niestety, tak to już. Słuchaj, ale przecież ciągle żyjemy. Może stworzysz coś nowego, jak już troszkę odpoczniesz. Bo ja wiem, ja też dostałam taki łomot po głowie. No właśnie rozmawialiśmy. Kiedyś ci powiedziałam, że też zostałam z dnia na dzień i to zostało bardzo boleśnie przeze mnie odebrane. Ale zobacz, teraz jestem w innym miejscu, tworzę inny teatr, kolejną fajną scenę. Myślę, że też troszkę będzie ci lżej jak ten czas. No niby czas nie leczy rany, ale dystansuje. Jednak leczy, dlatego że to minęły 3 miesiące. I ja już zaczynam myśleć, znaczy na razie myślę sobie, jakich piosenek w tym roku nie przypomnę, wakacje letnich takich utworów. Myślę, że nawet September Morn Nila Diamonda nie przypomnę we wrześniu, ale co się będzie działo dalej, nie wiem. Wczoraj wystąpiłem po raz pierwszy po 3 miesiącach przed mikrofonem, dzisiaj jestem znowu. Tak, wczoraj byłeś patronem twojego radia, jest nowy świat, znaczy twojego książki. Nie, to było też przekłamanie, ale już nie mam co na tym dyskutować. Właśnie w Nowym Świecie byłem. Dzisiaj jestem tutaj i jeszcze mam kilka innych stacji radiowych w zanadrzu. No tak, ale książka dopiero się ukaże, to będziesz jeszcze troszkę chodził drugiego, i opowiadał. 2 września. Wczoraj była premiera sprzedaży, tej przedsprzedaży na stronie wydawnictwa. Wiem, że pisali słuchacze, że nie mogli w ogóle tam wejść i się dobić, żeby tam zakupić sobie audiobook czy też książkę do poczytania. Ale masz sporo do powiedzenia. Mam nadzieję, że zaraz usiądziesz nad kolejną. Znaczy ja po każdej zarzekam się, że nigdy więcej, bo to niestety jest tak, że książka wychodzi i trzeba ją promować. Na szczęście tym razem opieramy się o radio oraz gazety, to jestem w stanie znieść. Do telewizji już nie muszę, no bo to nie ma sensu. Znaczy moim zdaniem już nie trzeba jej nawet promować, wystarczy, że właśnie patrzę, że mógł zrobić, że zobacz co się dzieje. Tak, w tym momencie mam gorące nazwisko. Dobrze, tutaj mi przytyka Janek, że powinniśmy coś puścić, jakąś piosenkę. Słuchaj, ja jestem w ogóle, akurat jeżeli chodzi o tutaj zupełnie innej muzyki trochę słucham, ale podobno w ogóle my mamy bardzo fajną playlistę, dzięki Martynie. Ja ci powiem, taki utwór You're Gorgeous. Tak, bardzo proszę. To czy to jest utwór? Jezu, jak to się nazywa? Baby. Baby Bird. Tak. Dobra, będę ci teraz sprawdzać. Dobra. Słuchajcie, no będę sprawdzać. No już na razie nie zdałem. Nie, ale tutaj słuchaj, na przykład ostatnio było You Give a Love a Bad Name, na przykład Bon Jovi'ego, to byś na pewno odgrał. Tak. Albo na przykład ostatnim mieliśmy Back to the Black, no to na pewno, żebyś odgrał. No to jest Amy Winehouse. Dobra, no to dawajmy tego Baby You're Bird. Gorgeous. No wiem, co to jest za piosenka, ale nie mogłem sobie przypomnieć faceta. Hey!
Halo Radio. Pierwsze medium obywatelskie. Dzień dobry, ja się nazywam Beata Kawka, a ta audycja Rozmowy bardzo osobiste. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest Marek Niedźwiecki i rozmawiamy o jego nowym dziele, który już jest w przedsprzedaży. Nazywa się to? Dyrdymarki. Dyrdymarki. Ponieważ lubię się bawić polskim językiem. Pierwszy to był Radiota, znaczy wcześniej. Radiota był genialny. Na początku było Nie wierzę w życie pozaradiowe. Co oczywiście skojarzenie jest bardzo proste i pamiętam, jak Michał Nogaś przyszedł do Wojciecha Hamana i powiedział: Marek Niedźwiecki napisał książkę Nie wierzę w życie pozagrobowe. No ale tak to można byłoby. A twoje życie pozaradiowe jakie było? Tak jak pozagrobowe, że po prostu nie było. Nie było, to znaczy to było takie życie normalne. Rano bazarek, śniadanie i potem do radia, potem wracam i znowu zajmuję się sprawami takimi normalnymi, jak to każdy w życiu, ale radio zawsze było dla mnie na pierwszym miejscu i właściwie tak to połączyłem, że jeździłem do radia tak jak trochę do siebie, do domu, w związku z tym tam w tym pokoju numer 13 na Myśliwieckiej są moje książki. Mówiłeś, płyty. Że wszystko zostało. Zostało, nawet kwiaty. Ja tam jeżdżę raz na jakiś czas, żeby trochę zabrać między innymi słuchawki, no bo teraz zacząłem trochę tu właśnie być gościem w stacjach radiowych. Ale... A to nie było tak, że tak jak w tych filmach amerykańskich, że po prostu skrzyneczka zabierasz wszystko za swoje? Nie, na szczęście nie, dlatego że ja tam mam, ze 3000 płyt, no to jak sobie to wyobrażasz, żeby w ciągu jednego dnia to zabrać. Ileś tam książek, ileś obrazów, ileś kwiatków, korespondencja od słuchaczy, poza tym jakieś takie archiwalia, moje kompilacje, których już jest sporo, więc to wszystko tam zostało. Na szczęście nie było tak, że tam ktoś wszedł w ten pokój i trzeba to było spakować, wyrzucić i nie byłoby tego. No, także to... Może sobie to spokojnie teraz... Tak, moja koleżanka Ola tam siedzi, zajmuje się tym wszystkim. Bardzo się wszyscy tutaj słuchacze cieszą, że pojawiasz się w radiach. Jak będziesz chciał, to sobie potem po programie, nie będę tego czytać, tutaj co piszą, jaki jest zachwyt, że jesteś, że zapraszają znowu, że jak pan zatęskni za mikrofonem, to będzie pan w nas miał wiernych słuchaczy. Panie Marku, proszę zapowiedzieć kolejną piosenkę. Dobrze, pani Bożenko, zaraz napiszę Markowi, żeby jaki to jest tytuł. Napisz na kartce, Janek, to podamy to Markowi. Marek zapowie następną. Tak? Możemy ci tak wykorzystać? Możemy, tak. I normalnie będzie fajnie. Dobra. Wiesz co, ja mam takie pytanie do twojej kolejnej książki. Co ma wspólnego Madonna z pierogami z kapustą i z Janem Pawłem II? Madonna. Wywiad z Madonną w Paryżu w hotelu Ritz się odbywał. Przeczytają państwo w tej książce wszystkie szczegóły, jak to tam się odbywało, jak ja najpierw powiedziałem, że nie chce mi się tego wywiadu robić, bo Madonna nie była jakąś moją bajką. Wolałbym zrobić wywiad z Lionelem Richiem, co zdarzyło mi się 2 lata później. O Lionelu też porozmawiamy ale o twoim spotkaniu z nim. Madonna to było tak, że Alicja Rezich-Modlińska miała zrobić wywiad taki lifestyle'owy, czyli coś jakoś tak o niej po prostu, a ona powiedziała, że przyjechała tutaj reklamować swoją płytę i nie jest zainteresowana takimi wywiadami. Tylko będzie rozmawiała o muzyce. No więc ja byłem tu na miejscu i w związku z tym pojechałem jednak do tego Paryża. W ostatniej chwili nie bardzo wiedziałem, co zabrać dla niej jako prezent. Jaki można zabrać prezent Madonnie? Przecież ona ma wszystko. I wpadła mi w oko na lotnisku w Warszawie wódka Chopin, akurat wtedy ona debiutowała w pięknej butelce. I pomyślałem, że to może jest taki gadżet na zasadzie Chopin, muzyka. Że będzie miała, No i zabrałem jej tę wódkę, na twoje pytanie odpowiadając, odważyłem się podczas tej rozmowy zadać jednak kilka takich pytań niemuzycznych i zapytałem, jakie ma skojarzenia z Polską. I właśnie ona wtedy powiedziała, że marzyła o tym, żeby zagrać koncert dla Jana Pawła II. Nie udało jej się to nigdy. Natomiast przypomniała... Ciekawe dlaczego? Nie wiem, może... ona chciała. I podchwyciła ten temat polski i powiedziała, kiedy chodziłam do szkoły tańca w Nowym Jorku, to miałam koleżankę, która miała babcię z Polski i w związku z czym do niej chodziłyśmy na pierogi z kapustą.
I podobno powiedziała to bardzo wyraźnie. Wyraźnie powiedziała pierogi z kapustą. W związku z czym odważyłem się, żeby powiedziała też lista przebojów programu trzeciego. No ale wyszło jej lista, znaczy po jednym wyrazie, a potem ja ją zmontowałem. Lista przepojów programu trzeciego. No ale to dżingiel był. Dżingiel był, hi, this is Madonna, this is lista przepojów programu trzeciego. No i to mieliśmy takiego dżingla, który... Oczywiście to... Ale z tą wódką to ty idziesz dalej, bo Lionel Richie też dostał od ciebie wódkę, bo też co miałeś mu dać? No ale to nie, to był już, ponieważ tam się sprawdziło ta wódka, bo to jeszcze był dalszy ciąg. A właśnie, a powiedz o dalszym ciągu, że ta wódka się jeszcze przydała. A nie zostawimy tego do książki? A dobra, zostawmy. Znaczy wiesz co, ja tutaj naprawdę wyjęłam z tej książki dosłownie 10 tematów, żeby każdy... To do rana, tak. Do rana. Pomyślałem, ponieważ ta wódka się sprawdziła, to pomyślałem, że jak 2 lata później jechałem też do Paryża na wywiad z Lionelem Richiem i to już wywiad wtedy telewizyjny, bo Madonna to mieliśmy, Polska miała tylko wywiad radiowy, a ponieważ ja współpracowałem wtedy z Playboyem, to napisałem też do Playboya taki materiał na temat tego. Ale Lionel, wywiad telewizyjny, no więc kupiłem mu żubrówkę i pomyślałem, że nie będę robił obciachu na antenie i zapytam go przed wywiadem, czy to nie jest faux pas, że ja mu chcę na koniec podarować tę flaszkę. On mówi, nie ma problemu. No i podarowałem mu tę butelkę i pomyślałem, że to już jest też koniec, ale ciąg dalszy nastąpił 2 lata później, bo ja mu powiedziałem, że to jest taka specjalna wódka z Polski, że najlepiej smakuje z sokiem jabłkowym, ale pomyślałem, gdzie on będzie to brał do Ameryki. No zostawi to w tym Paryżu w hotelu, no przecież takich prezentów to on ma tam na pęczki. I 2 lata później, kiedy wyszła następna jego płyta zatytułowana Time, nie było wywiadów bezpośrednich, bo on nie przyleciał do Europy, tylko można było się połączyć przez telefon z Ameryką, z Kalifornią. Nie lubię wywiadów przez telefon, o czym też zresztą piszę w tej książce, no ale pomyślałem sobie z Lionelem, no to nie mogę nie skorzystać. No i pomyślałem, że ocieplę atmosferę, mówiąc mu, wiesz, to ja jestem ten facet, który 2 lata temu podarował ci flaszkę wódki w Paryżu. A on mówi, man, zrobiłeś mi kiedyś w domu przyjęcie, bo zabrakło mi alkoholu. Przypomniałem sobie, że ta wódka jest, mieliśmy ten sok jabłkowy i piliśmy twoje zdrowie. No i właściwie potem już rozmowa potoczyła się jak spłatka. Zresztą on jest fantastycznym rozmówcą, bo jest takim typowym gadułą, któremu zadajesz pytanie i on przez 10 minut opowiada, więc to jest bardzo taki samograj wywiadowy. Więc potem, kiedy przyleciał do Polski na koncert, do Sopotu, 1999 rok, to niesamowite, że tak można teraz powiedzieć, że w sobotę w Sopocie wystąpił Lionel Richie, w niedzielę Whitney Houston. Były takie czasy. No to właśnie po koncercie też spożywaliśmy. Słuchaj, tutaj jakiś pan Cezary Zimniewski pisze, panie Marku, przyszły tydzień, Góry Izerskie, znak zapytania, wino australijskie czeka. Więc nie wiem. Słuchaj, to jest chyba jakaś świadomość dla ciebie. O Górach Izerskich, tak. O Górach Izerskich jest i sporo. I też coś o tobie mówi, bo i Góry Izerskie, i to czerwone wino. I to czerwone wino, bo piwa nie pijesz. Nie. Piwo mango. No mango tylko. Ale to świetne. Nie, no oczywiście przesadzam, jak jest gorąco, jestem w schronisku Orle w Górach Izerskich właśnie, to jakieś lokalne piwo bardzo chętnie wprowadzam, to nie jest problem. Natomiast tak, jestem fanem wina absolutnie. Miałem plany na Góry Izerskie w przyszłym tygodniu, ale to się zmieniło, bo wyszła książka. Więc najwcześniej będzie to wrzesień dopiero. Marek, no nie będę tego czytać. Ja również z całego serca tęsknię za głosem Marka Niedźwieckiego w radiu i oby naprawdę doczekał się pan normalnych, ludzkich i pozytywnych czasów. Pan Mateusz Borowik pisze, ależ dobrze pana słyszeć, tęsknimy. I tu wszyscy tęsknią. Marek, to jest wielka odpowiedzialność. Wiesz, że ostatnio rozmawiałam z Piotrem Franceskim. Dla mnie jesteś jednym z mistrzów, taki Piotr. I Piotr obśmiał się strasznie, kiedy mu powiedziałam, Piotrek, ty niedługo umrzesz, ty musisz nam dać jeszcze coś, ty musisz przyjść do nas do teatru, ty musisz zrobić coś z młodzieżą. Marek, ty jesteś na emeryturze, ale to znaczy, ty jesteś naszym dobrem narodowym. Ty nie możesz po prostu nie być w radio. Słuchaj, ponieważ ustaliliśmy to, że ten głos jeszcze się nadaje do mówienia i nie ma żadnych z tym problemów, to tak długo jak będę mówił poprawniej i to słuchacze będą chcieli słuchać, to pewnie będę pracował w radiu. Nie wiem jeszcze, kiedy to się stanie, jakie to będzie radio, ale no tak jak ustaliliśmy, nie wierzę w życie pozaradiowe, więc nie mam żadnego innego wyjścia. Najpierw mnie zabiłaś, a teraz mi dajesz takie łatwizny, tak? Nie zabiłam ci, nie daję ci żadnej łatwizny. Sting. Po prostu...
No właśnie, ale jeszcze nie, jeszcze nie. Jeszcze nie? Jeszcze nie. A. No widzisz, a z tym panie Janku, będzie... jeszcze nie? Czy już? Już. No już, Janek, dobrze. Janek dobra. Mówi, że już. To uwaga, Marek Niedźwiecki zapowiada kolejny utwór muzyczny. No to jest ta łatwizna. Englishman in New York, Sting. Halo Radio. Pierwsze radio z wizją. Dzień dobry. No właśnie, pierwsze radio z wizją. Państwo słuchali Stinga. Ja się muszę za każdym razem malować do tej audycji. Chociaż kiedyś przyszłam do radia raz jeden tak rano i tak zobaczyłam, że nagrywają. Mówię, dlaczego nie uprzedzacie, że nagrywacie? Przecież wyglądam jak śmierć na chorągwi. No właśnie, teraz radio już można oglądać. To w ogóle do czego to doszło, powiedz Marek? To nie, mnie to się też nie podoba, bo ja wiem, znaczy, tak jak mówiłem, wiem jak wyglądam i młodych trzeba ludzi pokazywać, takich bardzo młodych, którzy są piękni w związku z tym. Wcale nie, jesteś bardzo przystojny, bardzo dobrze wyglądasz. Dzięki. Ja też nieźle myślę, właśnie opowiadam Markowi. Włosy do koszuli w kratkę świetnie pasują. No pewnie, że pasują. Ja też kiedyś dojdę do siwizny, wiesz, bo takie kobiety siwe całkiem bardzo mi się podobają. No bardzo tutaj dużo jest cudownych wpisów. Ja nieśmiało zwracam się do Halo Radio. Zatrzymajcie pana Marka na antenie. No pan Marek już wyjaśniał, że wróci do radia. Zobaczymy, jakie to będzie radio. Ja mam nadzieję, że się jeszcze da nieraz zaprosić, nie tylko z powodu książki, tylko z powodu opowieści, które snuję i które są cudowne. Na razie w sprawie bieżących spraw zapraszam na mojego bloga. Jest bardzo łatwo trafić, mareknedziewski.pl. Tam jest też kontakt, można napisać list. I... Odpiszesz? No oczywiście, ja odpisuję, tak. Nie na wszystkie, no nie da się na wszystkie odpisywać, ale jeśli ktoś czegoś potrzebuje się dowiedzieć, to bardzo chętnie wtedy odpisuję. No widzisz, no to warto wiedzieć. Państwo mogą dzwonić do nas, zachęcam, jeżeli ktoś chce, bo ja tych wszystkich wpisów nie będę w stanie w tej chwili Państwu przeczytać cudownych, które się pan Marek rozpija muzyków, napisał pan Remigiusz Wacławek. No, Lionel Richie gości rozpił, nawet nie muzyków, a jego gości na imprezie, bo podobno zrobił Marek Niedźwiecki imprezę swoją butelką naszej polskiej wódki. Wiesz co, ja jeszcze mam takie właśnie dotyczące twojego głosu, bo Kuba Badach, piszesz w swojej książce, powiedział, że jesteś głosem. że jesteś głosem i to z piosenki Coena The Golden Voice. Czy ty się czujesz głosem? Bo ty przecież jesteś rozpoznawalny od wielu, wielu lat. Jestem, rzeczywiście. Znaczy bardziej jestem głosem niż panem z telewizji. Telewizja nigdy mnie nie interesowała, a to, co się zdarzyło, czyli festiwale w Sopocie albo jakieś inne imprezy telewizyjne, to wynikały z tego, że telewizja miała ochotę, żebym ja się pokazywał, no bo to tak jest przeważnie, tak to działa, natomiast nie ja. Wiesz, ja na początku, zresztą piszę o tym też w książce, byłem niezadowolony ze swojego głosu, nie podobał mi się. Pan Tadeusz Teodorczyk, taki aktor, który przyjeżdżał do nas z Łodzi, i nas uczył w szkole ale średniej. Ale ty, jak byłeś młodym bardzo człowiekiem, miałeś wyższy głos. Zdecydowanie tak. Myślę, a potem co? Trochę wina, trochę fajek? Nie, to fajek to może nie, ale to po prostu czas robi swoje. Ale też teraz jestem zadowolony ze swojego głosu, podoba mi się i chętnie z niego korzystam. Jest to coś, czym Bozia mnie obdarowała. No nie da się ukryć, bo ja słyszę też, jak czasami przychodzi do mnie gość, rozmawiamy przed wejściem na antenę, wszystko jest w porządku i nagle wchodzimy na antenę i ja słyszę, że on ma polipy w nosie, że nie wymawia ten, że mówi piosenka zamiast piosenka. Zmyślam w tej chwili. Bo to ale tak... nie zmyślasz, bo ja na przykład bardzo dużo słucham, szczególnie w podróży, a dużo podróżowałam, słucham bardzo dużo różnych rozgłośni radiowych i jest coś na rzeczy, że po pierwsze mówią nie po polsku, znaczy tak. Mówią niepoprawnie, niechlujnie. No tak, no ja... I to dziennikarstwo wasze, to wielkie dziennikarstwo, które my pamiętamy, my, to pokolenie powiedzmy 40 czy 50-latków, to już odchodzi, to już się robi bardzo rzadkie. I to nie, żeby narzekać, tylko też i w telewizji zobacz, co się tak, dzieje. Że też już nie jest to niechlujstwo polityków przechodzi na dziennikarzy. Że jakaś sprawa jest dedykowana czemuś. No, po prostu czasami zaczynam rozmawiać z telewizją, i padają brzydkie wyrazy, bo jak słyszę takie rzeczy, które mnie bolą. Ja byłem speakerem Polskiego Radia, czyli takim speakerem, których już nie ma teraz. Mm-hmm. Taka Krysia Czubówna czy Janusz Szydłowski.
ja by zaczynałem od tego w Łodzi 44 lata. Wyjaśnij temu. Właśnie, co to był speaker. Speaker to radiowy, nie był prezenter. Nie, to był speaker tylko? Radiowy, to był ktoś, kto przeprowadza cię przez program radiowy, prezentując, zapowiadając poszczególne audycje. Teraz już tego nie ma, bo te audycje zwykle są na żywo i każdy jest dla siebie jakby speakerem. Natomiast wtedy, w tamtych czasach, to było tak, że speaker radiowy to był wyjątkowy zawód i trzeba było naprawdę mieć wszystko w porządku, przechodzić różne testy i egzaminy, żeby zostać takim speakerem radiowym. Ja potem się zacząłem, znaczy już przestałem być tym speakerem, zostałem prezenterem, no bo takie były wymogi. 82 rok, trójka, ale to miałem zajęcia. Listę przebojów. Andrzej Turski tak Andrzej naprawdę Turski. Wymyślił. Mhm. Dlatego, że Andrzej Turski w 1982 roku dostał zadanie stworzenia programu trzeciego, który miał wrócić na antenę w stanie wojennym jako ostatni z programów Polskiego Radia. I Andrzej Turski prowadził w 68 roku listę przebojów Studia Rytm, na której ja się wychowałem, której byłem ogromnym fanem. Pisałem kartki pocztowe. Potem tę listę przejął Piotr Kaczkowski, a potem się okazało, że z Piotrem jesteśmy w jednym pokoju na Myśliwieckiej, a Andrzej Turski jest naszym dyrektorem. Więc to tak się, to koło się tak zamachnęło i tak to było. I Andrzej wymyślił, powiedział, słuchajcie, w każdym dobrym radiu na świecie w sobotę o godzinie 20 jest lista przebojów. W Trójce też będzie. I ty to będziesz robił. Ja mówię, ale powiedz mi, proszę mi powiedzieć, panie Andrzeju, jeszcze byliśmy na ty, na pan, jak to ma być, jakie są wytyczne, jak ja mam się zachowywać. On mówi, wiesz co, ja ci nic nie poradzę. Ta audycja ma być słuchana. Ty masz tak ją zrobić, żeby ona była słuchana. No i to był właśnie jedyna rada, jaką mi dał Andrzej. Ile miałeś wtedy lat? No, 28. Byłem już takim starszym trochę. Tak jak ja to często mówię, to już był ten ostatni gwizdek, który się odezwał, że jeszcze mogę iść do radia pracować. Bo teraz 28-letni prezenter, to już od 10 lat czasami pracuję w radiu. A teraz spotykam takich właśnie młodych 22-24-latków. No to tak. Natomiast 28 to już był ten ostatni moment, żeby jeszcze wystartować. I dlatego się nie zastanawiałem, czy to jest polityczne, czy to jest niepolityczne. Ja dostałem taką szansę. Wymarzyłem sobie to, że będę panem Markiem od listy przebojów, jak byłem 14-latkiem i 14 lat później mi się to zdarzyło. Tutaj jedna z słuchaczek pyta, czy pan Marek może powiedzieć coś o tym, co się dzieje wokół nas w tej chwili, czy nie chce mówić o polityce? Nie. Ja przez tyle lat mi się udawało i wydawało mi się, że bycie prezenterem muzyki w radiu jest bezpieczne. No i okazało się, że po 38 latach... Polityka się zainteresowała tak. Ale to też tak było ze mną, wiesz, że ja uważałam, że jakby piastując różne funkcje i będąc w ogóle aktorką, zawsze mnie żenowali aktorzy, którzy się wypowiadali politycznie, bo ja myślę, że też nie mam do tego mandatu jakoś specjalnie. Nie, ja się na tym nie bo znam. Bo o wielu rzeczach nie wiem. Natomiast myślę, że dużo lepszy ten czas będzie dla nas, jeśli pogadamy po prostu... Bo to, co się dzieje na zewnątrz, wiemy. Wiemy doskonale, jak jest i nikomu z nas się to nie podoba. Myślę, że lepiej spożytkować ten czas na to, żeby na przykład zadać ci pytanie, dlaczego, uważaj, byłeś w USA 20 razy, w Australii, w Holandii 20, w Australii 13, w Niemczech 12, a w Czechach tylko 6, w Hiszpanii tylko 4 i we Włoszech tylko 3. No w Czechach byłem teraz jaki był, tydzień temu, także to już to 7. No dobra. Dobra, ale to powiedz mi, po jakiemu to jest? Jaki był klucz tego? Rozumiem, że Stany Zjednoczone... Nie ma klucza. Nie ma klucza, absolutnie. Ja jestem z takiego pokolenia, że podróżowanie, marzyło się o podróżowaniu. To było coś takiego, że na początku tylko podróżowaliśmy na niby, prawda? Ale potem, ja powiem ci tylko tyle i państwu, że w latach 60. myślałem, że nic w Polsce się nie zmieni, że tak będzie już do końca mojego życia. A proszę bardzo, zmieniło się tak bardzo wiele. Politycznie, jeśli mogę sekundę, no to tylko powiem, że chodziłem na wszystkie wybory, na wszystkich wyborach byłem i uważam, że to jest nasz obowiązek. I boli mnie to, że 30% naszego społeczeństwa po prostu olało to. No, muszę tak powiedzieć. No tak było. No jest... No w ogóle jeszcze za poprzedniej kadencji to jeszcze w ogóle więcej. Było tak, teraz lepiej. Niby był sukces, wtedy ale to mój, jest... mój wkurz, nie chcę użyć tego słowa, ale wiecie państwo, co mam do powiedzenia. To było straszne, bo nie dało się namówić. Aha. Mało tego, wiesz, jeszcze wtedy pamiętam, chyba Zuzka już mogła, moja córka mogła głosować, ale widziałam, że to jest takie ambiwalentne w ogóle wśród tych młodych ludzi. A ja też ludzi. Pamiętam tamte czasy, kiedy frekwencja wynosiła 99,9%. Kiedy tak było? No,
szybko. W socjalizmie. W socjalizmie. Tak. A to może przekłamywali, tak jak Łukaszenko teraz. Oczywiście. Bo to on dobra, nie szkoda na to czasu. Nie było żadnego pomysłu na to, że powinienem latać tu, czy jeździć tutaj. Zaczęło się od Holandii, jeśli chodzi o kraje... Czekaj, tylko odpowiem panu Markowi Jerzowi. Dlaczego dziennikarz muzyczny albo aktor miałby nie wypowiadać się na te tematy politycznie, skoro perukarz teatralny może być ministrem? Proszę pana, my jesteśmy fachowcami, jesteśmy profesjonalistami, w związku z tym nie będziemy ministrami i w związku z tym chcemy pogadać o sprawach, które nas interesują. Na przykład o wyjazdach pana Marka i kluczu, z którego korzystał. Kiedy... Rozumiem, że tam, gdzie bo to wiesz, to była głęboka komuna, tak, na przykład, kiedy jeździłeś do USA. To jakie były procedury? Nie, to znaczy to nie było. Znaczy do USA pierwszy raz poleciałem w 1987 roku i to było coś niesamowitego, ponieważ ambasada amerykańska w Warszawie, do której chodziłem regularnie, pożyczając tygodnik muzyczny Billboard i pożyczając taśmy, na których były nowości z American Top 40, jeszcze w mono. Oni ci to w ogóle pożyczali. Ja mogłem to na weekend, jak wszedłem w piątek wieczorem, to do poniedziałku mogłem ten billboard zabrać i zrobić sobie na ksero listę Hot 100 albo po prostu poczytać, zagłębić się w to. Mhm. Więc to i oni, ponieważ wiedzieli, że ja jestem taki facet, no to był taki projekt, który się nazywał Radio 87, czyli Radio 87 roku i oni zaprosili 20 kilku dziennikarzy głównie z trzeciego świata, czyli tak jak Polska, tam Węgier był, ale był z Nowej Zelandii, z Filipin koleżanka była z Indii. I oni zaprosili tych dziennikarzy do Stanów Zjednoczonych i zrobili nam taką wycieczkę, począwszy od Waszyngtonu przez Nowy Jork i nie, Nowy Jork był na końcu, Anaheim, czyli Kalifornia i potem jeszcze Nashville. Taką nam wycieczkę zrobili, żeby pokazać nam, jak wygląda radio amerykańskie w roku 1987. No to ja, to było coś takiego, jakbym złapał Pana Boga za nogi, no, że ja nagle mogę jechać, bo oni mi płacą za to, że ja tam jadę, samolot, plus jeszcze jakieś dostałem pieniążki na hotele i tak dalej, i tak dalej. No więc to była taka wyprawa życia. Ja myślałem, że to jest raz i nigdy więcej do tych Stanów nie polecę, a jednak było 20 następnych wyjazdów. Jedna dymarka mi się przypomina tutaj, że jak wszedłem do hotelu w Georgetown w Waszyngtonie i pani powiedziała, may I have your name, please? Ja mówię, pokażę ci mój paszport, bo będzie trudno ci to nazwisko wymienić. I ona bierze paszport i mówi, panie Marku, jak ja na pana tu czekałam. Ja jestem Polką tutaj, wie pan co, jak się dowiedziałam, że to jest pani, że pan tutaj przyjeżdża. No i już miałem przody, no bo ona powiedziała, nie brać nic znała z minibarku. Znała swój głos tylko, tak, a nie wiedziała, nie brać nic z minibarku. Tu za rogiem jest sklep, w którym można kupić wodę oraz jakieś tam takie rzeczy. Więc to się zaczęło, tak się zaczęła moja Ameryka w Waszyngtonie we wrześniu 1987 roku. Natomiast zdaje się, że już nie mamy czasu. Jeszcze nie. Natomiast kartkę poprosimy. Następne podróżowanie, no to tak, co się zdarzyło. No, 95 rok, Australia po raz pierwszy i w sumie 13 razy ponad rok tam spędziłem, czyli no, jakąś tam część swojego życia, bo tam się leci zwykle na 4 do 6 tygodni. Na krócej nie ma sensu, chociaż znam, Michał Nogaś poleciał do Hobart na Tasmanii, żeby zrobić wywiad z jakimś autorem książki i poleciał i wrócił następnego dnia. No to jest to bez sensu. Hardcore absolutnie, mhm. Dlatego że... O ile nam się leci? 20 kilka godzin. Mhm. A jeszcze jet lag? Tak, a czasami bywało, że się leciało około 30 godzin. Tak, tak. Mhm. I zwykle jak tam lecisz, jak ja tu latałem w grudniu, żeby lecieć tam na ichnie lato, no to tutaj było minus kilka stopni, a tam było plus 35, więc tak naprawdę gdzie usiadłem, tam zasypiałem, bo to było takie, no po prostu ciało nagle odmawia ci posłuszeństwa. Ale nie narzekam. Że żałujesz, że zamknięte, bo byś zaraz poleciał. Tak, teraz bym był w Australii na pewno, ale właśnie gdzieś... Ale tam jest teraz bardzo gorąco. Nie, tam jest teraz bardzo zimno, bo tam mają zimę. A tak, racja, ale przecież mają... Bo u nas jest lato. Okay. A zimno, jest zimno, to znaczy? No właśnie koleżanka narzekała, że jest plus 3, to już jest naprawdę bardzo zimno, ale wiatr jest taki, że wydaje się, że jest minus 15. Ale też ta Australia sporo wycierpiała tak. Przez te ostatnie... Tak, i przez pożary, i przez pandemię. I pandemię teraz niestety Wiktoria, czyli Melbourne, piękne miasto. Właściwie tam u nich dzieje się strasznie. Cała Australia prawie nie ma wirusa, a w tym Melbourne jest bardzo dużo zakażonych. To jest niestety problem tego, że wielu Australijczyków, tych, którzy się przeprowadzili do Australii z Indii czy z Chin, oni to przywlekli po prostu wracając do domu. Okay. No i to jest problem.
No dobrze, Marek. Czyń swoją powinność. Wienes ist ein Boy? Björk. Tak, Björk zaśpiewa. Halo Radio. Dobry wieczór, chyba już muszę powiedzieć, bo to już 6:03 na zegarze. Ja się nazywam Beata Kawka, ten program Rozmowy bardzo osobiste i dzisiaj bardzo osobiście goszczę w naszym studio mistrza i piękny, przepiękny głos Marka Niedźwieckiego. A to ciacho to sama upiekłaś? Tak. I z czego to jest? To jest porzeczka. A, porzeczka. I kruszonka. Piękne kruszonki, tak. Tak. Tak, koniec, mama nauczyła. Na koniec zjem, żeby nie Tak, nie właśnie, mieć ja Marek nie chcę jeść tutaj, bo tu jest taki zwyczaj, wy pewnie to już wiecie niektórzy, że kiedy przychodzę ja robić audycję, to muszę przynieść ciasto. Znaczy nie muszę, ale wszyscy tego oczekują. Więc wypiekam co tydzień, czy chcę, czy nie chcę. Sama tego nie jem i w ogóle dzisiaj jestem na ścisłej diecie, cudownej diecie u pani Magdy Jarzynki, nomen omen. Panie Marku, miło widzieć pana w dobrej formie i słyszeć. Pozdrawiam serdecznie, pisze pan Marek Orłowski. Pani Aleksandra Chmara pisze. Chciałabym tyle powiedzieć, ale wzruszona mówię, po prostu dziękuję. Pozdrawiam bardzo serdecznie i słucham dalej. My też pozdrawiamy pani Aleksandro. Ja wszystkim państwu muszę powiedzieć i zaprosić jeszcze raz i przypomnieć, co jest moim obowiązkiem, żebyście państwo nas wspierali, bo my jesteśmy obywatelskim radiem, czyli całkowicie wspieranym przez naszych słuchaczy. Bardzo proszę, żeby wejść i zobaczyć na naszej stronie halo.radio, jak możecie nas wspierać. Wspieracie nas bardzo hojnie i bardzo, bardzo za to dziękujemy. Przepiękny głos i przepiękna polszczyzna. Popieramy zasadę niejedzenia na antenie. To szacunek dla swojej pracy i dla słuchaczy. Proszę bardzo. Pana stosunek do drugiego człowieka, dostrzeganie blasków życia i radość z drobiazgów. Bezcenne. Tak, jest pan naszym dobrem narodowym. Zmierzam do tego, że pan Marek naprawdę odpisuje na maile, pisze pan Remigiusz Wacławek, który przypisuje tutaj, że wysłał do pana list i pan Marek odpisał, czyli potwierdzamy. Tak, już się boję, jaka dzisiaj będzie skrzynka zawalona, jak wrócę do domu. Nie bój się, słuchaj, masz teraz czas, jesteś tak, na emeryturze. Tak, dużo czasu, tak. Więc ma, a każdy taki właśnie, mnie też bardzo często się zdarza, że się ludzie, którzy do mnie piszą, dziwią, że odpisuję na te listy, ale trzeba odpisywać już. Dobra, teraz jeszcze chciałabym zapytać o twoje zbieractwo. No i o szampon Timotej, bo wiesz, coś nas łączy, bo ja kiedyś byłam głosem szamponu Timotej. Wow. Przez wiele lat naprawdę byłam głosem reklamowym właśnie szamponu Timotej. A, też proszę. Go bardzo lubiłam, bo był niezły, bardzo fajny, nie wiem jak jest teraz, więc właśnie to mnie zaciekawiło. Że... No wtedy on był luksusem, poza tym on był naprawdę w takich piękny. Wtedy to znaczy kiedy? No to były lata, koniec lat 70. A to nie, to jeszcze nie byłam 80. lata, no bo ja tak naprawdę w 84 przywiozłem sobie z Singapuru jedną taką flaszeczkę, a pewno jedną z Indii. Przywoziłem te szampony z całego świata. One różniły się tylko napisami, to znaczy ta butelka była zawsze i wszędzie taka sama. Zresztą bardzo ładna, taka poręczna, prawda? Mm-hmm. Biała butelka z napisem Timotej. Oni potem już zaczęli kombinować i pojawiły się te większe, ale to już ja wtedy nie zbierałem. Zbierałem tylko te podstawowe takie białe buteleczki po szamponie. Tak jak inni zbierali po te opakowania po piwie, to ja zbierałem te Timotej. Ale to przenosząc się z kolejnego mieszkania do kolejnego, wynajmowałem w Warszawie mieszkania w bardzo różnych miejscach. Po prostu to, i wtedy jeszcze nie mówiło się o segregowaniu śmieci, ale to do plastiku bym to wyrzucił wtedy zdecydowanie, a tak to po prostu do śmieci wyrzuciłem. No ale to nie tylko, bo tam przyznajesz się w tej swojej książce, że, no, że jesteś zbieraczem. Niestety tak i mam to po tacie. Mój tata był takim typem zbieracza, że jak śrubkę znalazł na ulicy, to zawsze może się przydać jeszcze do czegoś. Ale przydaje ci się, czy po prostu... Nie, to są tak zwane przydasie, ja na to mówię. Mm-hmm. Zbieram takie rzeczy, pamiątki tam właśnie przywożone sobie z końców świata. Po co mi to jest potrzebne? Tak naprawdę no nie. I teraz je rozdaję, więc na przykład chętnie się pozbyłem niedawno całej swojej kolekcji tych... Płyt. Nie, płyty to... Płyty to jeszcze, też rozdajesz. Ale rozdaję, ale jeszcze mam dużo, także jeszcze można się załapać. Natomiast wydałem wszystkie szklanki do piwa kupione w Hard Rock Cafe, bo z kolei Hard Rock Cafe powstała w 1970. No, te szklanki, dawali ci te szklanki? Nie, to jest tak, że jak wychodzisz z Hard Rock Cafe, musisz przejść przez sklep.
No i tam cię złapie. No. Złapie cię t-shirt przede wszystkim, żeby było napisane Hard Rock Cafe Sydney, czy Melbourne, czy tam wiesz, jakieś Nairobi. Ale te szklanki, one są takie ładne w takich opakowaniach. Ja zbierałem je, po co? Nie wiem, bo nigdy z nich nie korzystałem, ponieważ nie piję piwa. Więc teraz się chętnie ich pozbywam, a jeżeli ktoś lubi piwo, to bardzo proszę, czemu nie? Zbierałem, to kolega mnie ostatnio tak namówił na takie zwierzenia o zbieractwie. Zbierałem, jak byłem dzieckiem, zbierałem hotelówki. Nie wiesz, co to jest. Nie możesz wiedzieć. Hotelówki, no nie. To są nalepki, które się nalepiało na walizkę, jak przyjeżdżałeś do hotelu. Okay. Jak im walizka była taka Ale ukradłeś też taki gdzieś nie, w Paryżu. Nie, ale to Madonnie. Znaczy nie, ten, to nie Madonnie, tylko w hotelu Ritz. Taką zawieszkę, proszę nie przeszkadzać. No, to plastikową zresztą. Czy podprowadziłeś po prostu. Ale te hotelówki, to było niesamowite zbieranie hotelówek, dlatego że to polegało na tym, że pisałem na przykład hotel, Grand Hotel Berlin, Germany. I wysyłałem to w taki sposób, bez podania też ulicy. A w środku była koperta zaadresowana do mnie i był list z prośbą, czy możecie wrzucić mi tam kilka hotelówek, czyli takich tych nalepek. Mhm. Wiesz, że oni często odsyłali to? Ja miałem tych hotelówek bardzo dużo. Nie wiem, co się z tym stało. Znaczki pocztowe zbierałem przez całe lata. Zresztą znaczki to mam nadal. Może tam są jakieś. To one mają jakąś wartość. Słuchaj, nie, może one są jakieś teraz, może jestem milionerem, a ja nie wiem o tym. Tyle tych znaczków. Ale te przyda się, niestety to teraz się ich pozbywam, ponieważ znowu się przenoszę i teraz już tak finalnie, nie mówię tu o cmentarzu, ale to będzie moje ostatnie mieszkanie na pewno, bo to już w ostatnim mieszkałem 27 lat i już chyba przyszła pora, żeby się stamtąd wynieść. Ale czemu? Już teraz się przenosisz, bo co? Bo no tu źle? Nie, dlatego, że mój kolega, który sprzedaje domy i mieszkania w Stanach, powiedział, niedźwiedź, wynoś się stąd, bo zaraz będą tu wymieniać ci windy, potem wszystkie rury, potem coś i to będziesz miał wieczny remont. Ja mam taki remont ciągle, to jest w tej chwili, bo dużo ludzi sprzedało te mieszkania w moim bloku. Więc remont trwa permanentnie, co mnie irytuje, więc słuchawki do uszu albo zatyczki do uszu i słucham głośno muzyki. No ja się w związku z tym wyniosłam na wieś zupełnie. Ale już powiem ci, że ja miałam kiedyś taką, nie jestem zbieraczem, ale za to dostaję bardzo dużo prezentów. I był taki okres, kiedy dostawałam, i to uważaj, jakie to było trudne, co z tym zrobić, bo dostawałam aniołki. Aha. I nagle się tych aniołków, no jak mam teraz wyrzucić aniołka, rozumiesz, no musiałam zacząć rozdawać, ale to właśnie też w sumie potem mi się podobało, że tu ktoś napisał, że to jest taki zbieractwo, to nałogowy nawyk po PRL i może to tak. Coś jest na rzeczy, i że, jestem też nałogowym, że nie było czegoś. Jestem też nałogowym zbieraczem płyt kompaktowych, bo przeszedłem w pewnym momencie z płyt analogowych na kompaktowe i nie zamierzam już wracać do analogów, chociaż mam trochę. Ale ja właśnie dostałam od Marka bardzo piękną Muzyka Ciszy, szóstkę i właśnie dostałam w prezencie, czyli jeszcze, i to jeszcze nie jest to pozbywanie się, bo to jest chyba... To jest egzemplarz autorski. Autorski. Ale słuchaj, to jest niestety jak uzależnienie, jak każde inne uzależnienie. Ale ja będę dzwonić, jak będziesz się pozbywał płyt, to bo ja będę dzwonić. Z tymi będę... płytami jest tak, że ja kupowałem je po to, żeby mieć z czego grać w radiu na tej zasadzie, że to mi się może przydać kiedyś. Bo... Mm-hmm. A teraz już wiem, że mi się to nigdy nie przyda, więc to jest tak jak z tymi ciuchami, które nie nosisz przez rok, to powinnaś wyrzucić. Ja mam takie koszulki, w które już nigdy nie wejdę, ale jedna była kupiona w 1981 roku w Rumunii i jest mi żal jej wyrzucić, bo to mam taki sentyment, że to jest moja koszulka z 1981 roku. Wiem, to straszne jest i teraz zamierzam zaprosić moje koleżanki do domu i one rozparcelują tam całą szafę, pozbywając się rzeczy, które kupowałem w Chicago, będąc na przykład 15 par skarpetek. Ja dołączę. Ja też, bo ja chciałabym mieć taką kultową koszulkę od niedźwiedzia. Dobra, a powiedz mi teraz o tym gotowaniu i o tych mielonych. Co to najpierw nie chciałeś ich jeść i miałeś tłuste kieszenie, a teraz szukasz smaku mielonego twojego ojca. To zaczęło się od tego, że szukam tego smaku, ale tak naprawdę to mam ale swój zacząłeś pomysł. Gotować tak, po prostu z konieczności? Tak. Nie, ja lubię gotować. Zawsze lubiłem gotować. Z tym, że to na początku to był tylko na przykład ryż z owocami mrożonymi i ze śmietaną albo z kefirem czy jogurtem, a teraz no, to są wymyślne jakieś potrawy. No, nie mam jakichś dużo tych potraw wymyślnych. Tam w książce są, że na przykład green curry mi wychodzi nieźle. Mm-hmm. Przepis wzięty od Guni z Hobart na Tasmanii.
ale te mielony są moimi mielonymi i dużo ludzi potwierdza, że one są w smaku okej. Ja robię to z trzech mięs, czyli wieprzowe, wołowe i indyk, żeby było trochę niby zdrowiej. Ale dodaję dwa jajka, a nie jedno. Bułki namaczam w mleku, a nie w wodzie. Niektórzy w wodzie namaczają. I dodaję bardzo dużo, ale to bardzo dużo, natki pietruszki. No to dokładnie robisz tak jak ja. A poza tym dodaję jeszcze grzyby, jeżeli jest sezon kurkowy, tak jak teraz, to kurki. Mielisz? Nie mielę, tylko po prostu smażę z cebulą. Mhm. No i przypraw dużo, pieprz, sól i trochę chili, trochę sosu sojowego, zioła? Grzybowego. Nie, poza tą natką pietruszki nic więcej tam nie dodaję. No dobra, a jak już narobisz tych kotletów, to powiedz, komu je potem rozdajesz, bo ja mam na przykład sąsiadów. Ja to wiem. Przecież, no to ja, co ty z nimi robisz? Przecież nie przejesz. No nie przejem. A nie zrobisz dwóch. Nie. Wychodzi mi z pół kilograma mięsa plus taka piąstka wołowego. Około 20 kotletów, no to bez sensu jest, więc mrożę albo rozdaję. Właśnie koleżanka zabrała i napisała przed chwilą SMS-a, że właśnie skończyła obiad, że były pyszne, a kolega, który przychodził mnie masować w środę, mówi, słyszałem, że jesteś dobry w kotletach. Ja mówię, no mam tutaj takie 4, to weź sobie może. I napisał natychmiast SMS-a, że po godzinie już je spałaszował i że były smaczne, więc może proszę spróbować. Widzisz, a tutaj już wszyscy się... Panie Marku, straszna prywata, pisze pan Wojtek Portek. Jeśli panu jeszcze została jakaś szklankę, to ja poproszę o taką szklankę. A tutaj kolejny pan pisze, że jakby coś, to on na winyle ma chrapkę. No znaczy w winyli to zostało mi trochę, tylko dlatego, że ja tak jak mówię, pozbyłem się ich w pewnym momencie. A teraz mam takie tam Barbra Streisand, bo wydaje mi się, że lepiej brzmi z tego winyla. Czy Basia, czy Madonna, no takie z tych swoich ulubionych z Radia Kalifornia, trochę rzeczy, no oczywiście Hotel California Eagles i takie rzeczy, ale tych trudno mi się pozbyć. Natomiast pozbywam się płyt kompaktowych i jeśli ktoś z Państwa dotrze do mnie, napisze do mnie list, to kto wie, może się zdarzyć. Zwłaszcza jeśli odbiór własny, czyli nie będę musiał iść na pocztę i wysyłać. Tylko na przykład gdzieś zostawić. Tak. Dobra, powiedz mi jeszcze o tych płytach idealnych twoich właśnie, a propos płyt. W książce można, drodzy państwo, przeczytać takie zestawienie takich płyt idealnych. Czy możemy powiedzieć chociaż o pierwszym miejscu? To jest tak, że właśnie albo jak, mój na wydawca... Na jakiej zasadzie to sobie ten... Mój bo wydawca, to są tak różne płyty. Tak, mój wydawca powiedział, że właśnie no, ty już masz tyle lat i tyle lat pracujesz w radiu i tyle zajmujesz się muzyką, że powinieneś napisać coś o muzyce. Ale co ja mogę napisać o muzyce? No oczywiście wszystko już powiedziałem na antenie, a poza tym no to nie wiem, czy to będzie interesujące. Natomiast tu się dałem namówić na taką dziesiątkę moich płyt idealnych, powiedzmy. Zaczyna się to oczywiście od Dark Side of the Moon. Pink Floyd, bo to jest taka płyta, czasami takie pytanie się pojawia, co by pan zabrał na bezludną wyspę? No, flaszkę wina najchętniej, a nie płytę, no bo co z tą płytą zrobić? No ale okej, chodzi o to, żeby powiedzieć o tej swojej jedynej ulubionej płycie, no więc jest to Pink Floyd, Ciemna Strona Księżyca. Także dlatego być może, że producentem albumu jest Alan Parsons, który produkował też Year of the Cat Alana Stewarta, która też tam się znalazła w tym. Czyli to jest taki jeden z moich ulubionych producentów, który świetnie sobie radzi i z Pink Floydami, i z tym Alanem Stewartem, i sam ze swoim zespołem The Alan Parsons Project także. To jest tak na chybił trafił troszkę, bo to nie da się tak wybrać. Za dwa tygodnie, czy no przesadzam. Się dziwiłam, bo... Za miesiąc to może być zupełnie inna lista. To są takie rzeczy oczywiste, typu właśnie Goodbye Yellow Brick Road Eltona Johna. Są to głównie lata 70. Mm-hmm. Nie ukrywajmy. Jest jedna Melody Gardot, najsmutniejsza płyta świata. My One and Only Thrill. Do tego dorzuciłem jeszcze Johnny Mitchell. Nie umiem się powstrzymać, więc tam zamiast tej dziesiątki jest trochę więcej. Dwa razy Genesis jest. Jakby połączyłem dwie płyty Wind and Wuthering i A Trick of the Tail, bo to są moje ulubione płyty tego zespołu. Jest Lionel Richie i to nie taka oczywista płyta z tymi przebojami, czyli z Hello, czy tam z Dancing on the Ceiling, tylko płyta, która przy okazji której właśnie spotkałem go i podarowałem mu tę butelkę wódki, płyta, którą on wracał po wielu latach. On powiedział mi jedno takie zdanie, że najpiękniejsze piosenki pisze, kiedy jest nieszczęśliwy. No wiadomo, i wtedy napisał Hello, i wtedy napisał Goodbye, pisze się z nieszczęścia, i wtedy napisał Climbing.
I wracał po rozstaniu z żoną, wracał tą płytą po wielu latach, bo musiał tam część rzeczy zmienić, bo ona pisała teksty dla niego. Mhm. Nie chciał jej dać zarabiać przy okazji, no bo to wiadomo, rozstali się, prawda? Więc ta płyta absolutnie... No, mogły być nieco bardziej wspaniałą myślą. Zwłaszcza jeśli piosenki były dobre, no prawda? Właśnie, no. No ale nie poznamy tego ale nigdy. Ale może coś mu zrobiła złego. Bardzo złego mu na pewno zrobiła, ale myślę, że sobie dał radę, bo potem zaczął pisać piosenki mniej takie rozdzierające. A ty wiesz, a propos właśnie Dark Side of the Moon, to czy ty, tak spytam, bo tak mi przyszło do głowy, czy ty słyszałeś kiedyś o polskim zespole Histeric Philip? Nie. Oni napisali piosenkę właśnie Jasna Strona Księżyca. Aha. I przez chwilę nawet byli gdzieś sławni dosyć, a to są chłopaki z mojego miasta, po prostu z no mojego... jakoś nie mam nie skojarzeń, słyszałeś. Nie słyszałem pewnie. To jest taki najbardziej oczywisty wybór i każdy powie, no nudy, no przecież każdy wybierze Dark Side of the Moon. No może właśnie dlatego, że każdy. Ale to jest coś takiego, że ja pamiętam ten dzień, kiedy ja nagrywałem tę płytę przez radio z audycji Piotra Kaczkowskiego Minimax. I widziałem, jak mi się kończy już taśma, a to jest płyta koncepcyjna, tam nie było przerw i mówię, Boże, nie zmieści mi się. I chyba dostałem temperatury, czy ona mi się zmieści na tej taśmie, czy mi się nie zmieści. Już nie pamiętam, czy mi się zmieściła, ale to było dla mnie takie dojmujące, że patrzyłem na tę taśmę, ona się kręci, kończy się, a płyta się jeszcze nie kończy. I to była płyta, która mnie absolutnie zabiła w tamtych czasach. To ja miałem tam 19 lat, no więc to tak... I na dodatek wyszła 24 marca. Czyli w mojej urodziny. Ja uwielbiam takie przypadki. To był taki fajny prezent. Zapowiedz kolejną piosenkę i wrócimy za chwilę. No Woman, No Cry. Bob Marley and the Wailers. Halo Radio. Halo Radio. I zaraz za chwilę już będzie 6:30. Mam nadzieję, że jesteście z nami, ciągle ci, którzy byli, a wszystkich tych, którzy dołączyli do nas teraz, w tym momencie informuję, że ja się nazywam Beata Kawka, a ta audycja Rozmowy bardzo osobiste, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest Marek Niedźwiecki. Marku, opowiadamy o nowej książce Marka, Dyrdy Marki. Był Radio Idiota, tak? Radiota. Radiota. No to takie skróty. Tak, i takie skróty właśnie są. A teraz są Dyrdy Marki, czyli takie wspominki z twoich podróży, w ogóle z twojego radiowego życia, bo opowiadasz o różnych... Mnie zaciekawiła to też taka ciekawostka. Bryan Adams, twoja historia z Bryanem Adamsem jest długa. Na koniec jest wpadka, bo tam w pewnym momencie, w pewnym segmencie tej opowieści twojej książkowej są te wpadki. O innych wpadkach sobie państwo przeczytacie, jest ich sporo, ale o wpadce i w ogóle o tym, co Bryan Adams uczynił w twoim życiu, to opowiedz. Znaczy w ogóle jestem fanem Bryana Adamsa, mam wszystkie jego płyty. Nie mam płyt, ale uwielbiam. Pamiętam, jaką był wielką postacią dla mnie w latach 80., kiedy zaczynał jeszcze w Kanadzie i kiedy śpiewał z Tiną Turner. Potem się nadarzyła taka okazja, że okazało się, że jego mama, pani Jane Clark, wyszła ponownie za mąż i okazało się, że tym nowym mężem jest pan z Lublina, z Lublina naszego polskiego. No więc nie wiem, jak to się stało, że ja do niej dotarłem, czy ona do mnie dotarła, raczej do radia. I zaczęliśmy korespondować i do tego stopnia, że ja nagrałem pytania na kasetę, wysłałem jej i ona mu zadawała te pytania, on odpowiadał. Ja miałem wywiad z Bryanem Adamsem wtedy, w takich czasach, kiedy no, nikt nie miałby wywiadu z Bryanem Adamsem tutaj u nas w kraju, więc byłem trochę do przodu. Pani Jane, bardzo sympatyczna kobieta, przysłała mi bardzo wiele jego takich rzeczy, nawet takie albumy z jego fotografiami, bo on jest też fotografikiem. Będąc w Vancouver, odwiedziłem studio, którego on jest właścicielem, w którym nagrywali wtedy, no to były 90 lata, sami najlepsi ludzie. Pamiętam, że tam akurat Def Leppard przed chwileczką miał swoje nagrania w tymże studiu. No i potem, kiedy nadarzyła się okazja, że Bryan Adams nagle przyjeżdża do Polski na koncert, to telewizja poprosiła mnie, żebym ja zrobił wywiad z nim. I tu nie powinienem się godzić na to, bo to jest taka choroba nasza polska, że artysta przyjeżdża na koncert i na siłę chcemy mieć jeszcze wywiad obok tego. On nie przyjeżdża tu robić wywiadów, udzielać tych wywiadów. A najgorsze jeszcze jest to spotkanie po koncercie na przykład, tak, kiedy on jest zmęczony. Tak, kiedy tak. No to było przed koncertem na szczęście, bo
Wcześniej występowała Melissa Etheridge, z którą rozmawiałem i która jest bardzo fajną kobietą i ten wywiad był udany bardzo. Wcześniej jeszcze występowała, bo to był Spodek Katowicki, Edyta Bartosiewicz. No to jak nie jechać na koncert, gdzie jest Edyta Bartosiewicz, Melissa Etheridge i Bryan Adams. No ale Bryan był wtedy miał wtedy przebój Everything I do it for you, czyli to jest gigant absolutny. Więc był skoncentrowany na sobie, jak wygląda i bardziej go to interesowało niż to, co jakie ja mu to zadaję pytania. Ja myślałem, że podobnie jak na przykład z Lionelem, że jak podpowiem, że coś wiem o nim, to że to mi da taki coś do przodu, a powiedziałem mu, że jestem w kontakcie z mamą, panią Jane Clark. I on powiedział, oh, those mothers. Czyli wiesz, to wiedziałem, że oni tam mają coś pod górkę, że to mama jest zbyt opiekuńcza. Więc to mi nie dało przodów, a na dodatek to wywiad był niedobry po prostu. I nawet nie pamiętam, czy no, chyba był jednak w telewizji, a w radiu jakieś takie okrawki tylko przedstawiłem, bo to było coś... Nie... Mówię tam w tej książce o swoich wywiadach właśnie takich fajnych, udanych, ale też od nieudanych. Jednym z moich absolutnych faworytów był Cliff Richard jeszcze w latach 60., 70., 80. No, facet ma 100 lat i ciągle śpiewa, ale przyjechał do Polski właśnie w styczeń, luty 87 roku. Zima, naprawdę taka zima, jakie były zimy wtedy. I z Warszawy trzeba było dostać się do Katowickiego Spodka, żeby zobaczyć ten koncert. Koncert był świetny moim zdaniem, taki właśnie już troszkę przedgwiazdkowy, ale wymyśliłem sobie, żebym chciał z nim porozmawiać. To był też niedobry pomysł, dlatego że... po koncercie do niego pójść. Po koncercie. On musiał wziąć prysznic. Złachany, zjadł jakiś obiad. I widziałem, że już mu się nie chce w ogóle patrzeć, a zwłaszcza odpowiadać na pytania, które ja tam miałem. Jeszcze miałem taką książkę Ty, Jezus i ja, bo on takie rzeczy też robił. Wziąłem sobie autograf. Gdzie ja to mam, tę książkę? Musiałbym ją odszukać. W każdym razie wywiad był niedobry. To był taki wywiad, którego nie chcę pamiętać. Na dodatek w międzyczasie autobus pagartowski, który nas przywiózł z Warszawy, odjechał, bo nikt na mnie nie czekał. I ja zostałem w Katowicach, godzina północ, środek zimy, musiałem i dostać się na dworzec PKP. Wsiadłem do pociągu, który zatrzymywał się na każdej stacji i o 6 rano byłem w Warszawie. I jeszcze z dworca musiałem iść na piechotę po samochód, który stał pod Polską Agencją Artystyczną Pagard. Więc będę pamiętał ten wywiad przez długi czas, ale nie był to dobry wywiad. Tutaj pani Kwiacia pisze, ach ten Bob Marley i niedźwiedź i piątkowe popołudnie, rozkosznie. Widzisz, umilamy po prostu ludziom czas. Mam nadzieję, że państwo słuchają nas uważnie. Ja jeszcze mam tutaj parę takich perełeczek z twojej książki, bo ja bym chciała zapytać, z jakiego powodu ten pragmatyczny facet, jakim jesteś, tak z pozoru oczywiście myślę, tak skrótowo myślący, czytał poświatowską, mało tego, czytał ją publicznie. Widzisz, to jest kolejny grzech, który popełniłem. Dlaczego grzech? Ja bym strasznie chciała posłuchać, jak ty czytasz poświatowską. To się wzięło z miłości do wierszy poświatowskiej, kiedy w szkole średniej, koniec lat 60. wystawialiśmy... W Szatku? Nie, w Zduńskiej Woli. Już w Zduńskiej Woli. W liceum wystawialiśmy opowieść dla przyjaciela poświatowskiej. I stąd w ogóle zainteresowanie. To były takie czasy, że myśmy sobie odbijali na ksero te wiersze. Szli do introligatora i robili sobie z tego książkę. No tak było. Teraz wchodzisz i możesz... Ja mam sam ze 20 tomików jej poezji, różnych kolorowych i pachnących i takich tam. Zakochałem się w jej poezji. Była to kobieta niezwykła. Niedawno powstała książka, w której tam przez moment nawet wypowiedziałem o tej mojej miłości. Była kobietą niezwykłą i moim zdaniem pisała najpiękniejsze erotyki w polskiej literaturze. No ale karkołomnym pomysłem było to, żeby facet z grubym głosem czytał wiersze, które napisała kobieta, więc wybierałem tylko te, które mogłem ja przeczytać ja jako facet. No nie mogłeś przeczytać, nie widziałam cię od miesiąca. Tak, i nic. Tak. No, dlatego takich właśnie wierszy nie wybierałem, tylko takie mniej oczywiste. Zaznaczałem sobie w tym tomiku, z którego czytałem, kiedy czytałem który wiersz, żeby nie powtarzać go w następnej audycji na przykład, bo ja robiłem to trochę tak na spontanicznie. Nie miałem ułożonego, że dzisiaj czytam tych 13 wierszy i taka będzie muzyka. Układałem to tak, jak układam wszystkie swoje audycje, czyli spontanicznie. Wiedziałem, czym się zacznie, a potem dalej wskakiwałem na falę i
musiała mnie ponieść. Lata 80., czyli to już jest prawie 40 lat temu, odważyłem się to robić i trzeba pamiętać, że to były inne czasy, że Trójka wtedy inaczej nadawała. To była sobota, godzina 23 do 2 w nocy, bez reklam, bez serwisów informacyjnych, bez czegokolwiek, tylko ja, ta poezja, muzyka. Jeszcze zawieszałem na mikrofonie zegarek Doxa, który pięknie tak, wiesz, cykał. Robiła się taka intymna atmosfera. Tak jakbyś... Ale słuchacze mogli dzwonić? Nie. Nie, to nie, po prostu nie, nie. Był twój wieczór, można było cię posłuchać. Nie było wtedy w ogóle, to nie było internetu, nie było rzeczy, które dają ci ten kontakt, nie miałaś komputerów przed sobą. Ja wiedziałem tylko, jaki jest czas i ile mam zagospodarować i jaka muzyka, jakie wiesz. To była wspaniała robota, ale bardzo ciężka, bo to było tak, że ja wychodziłem trochę na sztywnych nogach po takich 3 godzinach. No bo ty akurat wiesz o tym najlepiej, taki spektakl 3-godzinny. Bo to jest coś w rodzaju spektaklu 3-godzinnego. Udźwignąć to było... No, byłem 35 lat młodszy, więc to mogłem zrobić. No, to był taki niezły monodram, tak, nie? Tak, to był taki monodram. I to jeszcze taki nie do końca zaplanowany, no bo jeżeli ty mówisz, że to jeszcze do tego monodramu dochodzi improwizacja, tak. No to wyobrażam sobie, że rzeczywiście można było wyjść 10 kilo Ja mam to gdzieś na... Ja mam to gdzieś na taką paczkę płyt kompaktowych, dlatego że słuchaczka nagrywała to w domu, na kasety i wysyłała swojemu bratu, który był w Nowym Jorku, bo on chciał to mieć. On potem po latach mi zrobił kopię i wysłał, ale nigdy się nie odważyłem do tego sięgnąć, żeby tego posłuchać. Musiało to być okropne moim zdaniem. No a jednocześnie docierałem do tego słuchacza w sposób taki trochę intymny. Jak mówiłem, kocham cię. No to ona pisała do mnie, zrozumiałem, przyjeżdżam, czekaj na mnie na dworcu 23.15. No i to jest coś, co mi powiedziało Frankie says no more. Koniec. Nie wolno tego robić. No i przestałem to robić, ale no, przygoda była bardzo piękna. Wzięło się to z młodzieńczego czasu, kiedy byłem recytatorem oraz z tego, że chciałem po prostu eksperymentować. To był taki teatr wyobraźni trochę, no bo ten zegarek, który dawał takie poczucie czasu i taką domową atmosferę, tykający zegarek, a jednocześnie ściszony głos, no bo ja nie wrzeszczałem tam, raczej tylko czytałem spokojnie te wiersze. Piszą tutaj słuchacze, że niezapomniane audycje też nagrywałam, że nagrywali twoje audycje pewnie z tego powodu, że nie mogli słuchać, albo być może chcieli zatrzymać to i jeszcze raz posłuchać następnym razem. Ja sama wiem, jak wiele osób cię słuchało wtedy. Ja niestety nie po nocach, bo raczej nie byłam radiowa, natomiast bardzo, bardzo to było popularne, prawda? No i potem zdarzył mi się taki wypadek, o którym zresztą jest też w książce. Mamy jeszcze czas. Jechałem do Krakowa. Baszka Marcinik, magazyn bardzo kulturalny, zaproponowała mi, żeby jechać na takie czytanie wierszy do Ani Dymnej. Takie poranki niedzielne w jej teatrze. I ja nieopatrznie powiedziałem, no dobra, no to możemy to zrobić. I przyjeżdżamy tam, tak, Dymna ma czytać noblistkę, ja mam czytać noblistę. Maciek Sztur ma czytać Zagajewskiego. Turnał przygrywa i ja mówię, co ja tu robię? No, jak ja mogę czytać coś takiego, gdzie tutaj sami dobrzy aktorzy, a ja, co ja jestem? Strasznie mnie to się spietrałem i no ale jakoś to się udało, no przeczytałem te wiersze, ale najważniejsze jest to, że wracaliśmy do Warszawy z Maćkiem Szturem, Baszka, ja, moja koleżanka z Melbourne, kupiliśmy flaszkę Hennessy'ego i mieliśmy ją, że tak powiem, rozpić w tym pociągu. Nie wiem, czy powinienem takie rzeczy mówić. Opowiadaj. No i siedzimy w wagonie pierwszej klasy i w momencie, kiedy pociąg rusza, do naszego przedziału wchodzi młoda dziewczyna. No jest po prostu pasztet, no bo co teraz zrobimy? Maciek z Baszką przebiegli cały pociąg, żeby znaleźć jakiś wolny przedział. Nie znaleźli, więc Maciej bardzo kulturalnie zapytał, przepraszam panią, czy nie będzie pani przeszkadzało, jeśli... Nie, nie, powiedziała pani. A może pani chciałaby z nami się napić? Oczywiście, bardzo chętnie. Więc słuchaj, Maciek nadawał przez 2 godziny, ja po prostu pękałem ze śmiechu, no bo on jest taki, łyżkami go można jeść. I na koniec Baszka chciała tak jakoś zaistnieć i powiedziała, no to może chciałaby pani autograf od aktora, a ta dziewczyna już taki miała tutaj, wiesz, po tym alkoholu jakiś taki rumień jej wyskoczył. Była rozochocona i mówi, nie, nie, dziękuję, jakby to był tata, to chętnie. No. Słuchaj, odpowiedzmy na pytanie słuchacza. Gregor Wanderlust pyta, panie Marku, a jaka jest na żywo Madonna?
Fantastyczna. Ja się bałem tego, że ona będzie taka trochę wulgarna, bo ona taki miała wtedy taki ten... No właśnie, że bezczelna. Bezczelna taka... i taka ten. Ona była pięknie ubrana, świetnie uczesana. Wtedy w Paryżu. Wtedy w Paryżu. I na okładce płyty Bedtime Stories ona ma kolczyk tutaj w nosie, ma białe włosy, a ona miała normalne włosy, była dobrze ubrana, nie miała kolczyka w nosie, była uśmiechnięta. Myślę, że na tym polega wielkość artystów, tych takich największych, że oni po prostu wiedzą, kiedy są w pracy i oni mają ten czas poświęcony dla nas, czyli dla tych ludzi, którzy przyszli tutaj zrobić wywiad z nimi i potem to pokazać w radiu, czy w telewizji, czy w gazecie. Byłem naprawdę zaszokowany, znaczy zaszokowany nie, byłem pozytywnie zbudowany tym, jaki ona miała wizerunek takiej normalnej dziewczyny uśmiechniętej, która fajnie mówiła, nie była zarozumiała, nie ziewała ukradkowo, bo ktoś ukradkiem, bo jej ktoś zadaje po raz 1568 to samo pytanie. Byłem pod wrażeniem absolutnym i myślę, że noga mi chodziła pod stołem z wrażenia i pewnie byłem czerwony z podniecenia, ale potem usiadłem koło niej na tej kozetce i właśnie poprosiłem o to, żeby powiedziała ta lista przebojów programu trzeciego i zadałem jeszcze te 2-3 pytania takie te bardziej dotyczące naszego kraju, ale nie wolno było robić zdjęć, także nie mam zdjęcia z Madonną, bo to był dzień nietelewizyjny. Następnego dnia ona miała już kolczyk w nosie, miała białe włosy i była ubrana, przepraszam, do telewizji, tak jak miała wystąpić na tej okładce płyty, tak jaki miał być jej wizerunek. No wtedy. Tak, i to był ten moment, kiedy wzięła tę butelkę wódki, używając jej jako mikrofonu. To Julie Brown, która z nią robiła ten wywiad telewizyjny. Aha. Madonna już wyszła, a Julie Brown chwyciła tę flaszkę, nie szukała mikrofonu i nic jej nie pasowało i chwyciła tę flaszkę i śpiewała Like a Virgin do tej flaszki. No i właśnie... Polskiej wódki. I powiedziałem się, że Polmos w tej sprawie do mnie się nigdy nie odezwał. A reklama przecież to była. No lokowanie właśnie. Produktu. Nie było jeszcze wtedy czegoś takiego. 94 rok. Pan January Bratek pyta, mówi, że super audycja. Pan January, nie słuchał nas pan. Co pan teraz planuje? Bo pyta pan January, emerytura czy jakiś powrót do radia? Więc emerytura przede wszystkim. Wszystkim tym, którzy nie słuchali nas od początku, Marek pewnie odpowie. A emerytura przede wszystkim, a poza tym podtytuł tej książki nowej Dyrdy Marki jest Ja już nic nie muszę. Ale bez radia się nie obędzie. No, moim zdaniem szkoda odchodzić na emeryturę, kiedy jeszcze ten organ sprawny i można jeszcze coś powiedzieć ludziom. Którzy na to bardzo, bardzo czekają. I podpowiedzieć im jakieś fajne piosenki. Układam swoją listę przebojów i myślę, że ta pierwsza audycja, która się ewentualnie gdzieś pojawi, to pewnie będzie coś takiego, że będę chciał zaprezentować utwory, których ja sam w radiu nie słyszę. Natomiast są na mojej liście. I pewnie to tak będzie, a zacznie się, to pewnie ci, którzy lubili moje audycje, zacznie się to wszystko od Broken Wings, Mister, czyli ile razy można składać złamane skrzydła. A powiedz, znasz takiego wokalisty, który się nazywa Lipek? Tak. A wiesz, że wystąpiłam w teledysku? No tego nie wiedziałem. No i ten teledysk będzie miał, on bardzo chciał dzisiaj przyjść do audycji z tobą, aha, ale powiedziałam mu, że przyjdzie później, bo zabierzesz mu miejsce i nie będzie mógł opowiadać o swoich, że go przyćmisz. Więc Lipek napisał utwór Karla, aha, i ja wystąpiłam w głównej roli w tym teledysku, który będzie miał premierę swoją jakoś na początku września. No to nie mogłem tego jeszcze widzieć, ale na pewno będę oglądał, bo kamera cię kocha, wyglądasz fantastycznie. Dziękuję ci bardzo. Tam akurat gram taką bardzo fajną panią, zupełnie inną niż teraz, ale bardzo dobry pomysł. Reżyserował Karol Wróblewski, mój ulubiony reżyser. Będziemy musieli, Marek, za chwilę kończyć. Ja ci bardzo... jeszcze mamy? No jeszcze chwilkę mamy. Jeszcze dosłownie... Ile? Dwie minuty. To dużo czy mało? No, to zależy. Czasami zdarzało mi się tak, że wszystko wysiadło i realizatorka mówiła mi przez interkom, masz 2 minuty, musisz to dogadać. A znam takich kolegów, którzy nie potrafią 17 sekund zagadać sami z siebie. Ja potrafię te 2 minuty zagadać, no nie wiesz, ma żadnego jak problemu. Jak ty, człowieku, 3 godziny grałeś improwizację, sorry, no to po prostu to ty możesz mówić wszystko. Na pierwszej audycji nie mogliśmy się połączyć z gościem. Ja tu, wiesz, rozumiesz, siedziałam z jednej w drugą, patrzyłam, że tu nie mogłam tego kompletnie ogarnąć i nie mogliśmy się połączyć. I ten Janek mówi, musisz mówić. I ja po prostu zwariowałam, bo to jest tak trudne. Kiedyś nadawałem listę przeboju z Łodzi i 6 minut przed godziną 22 wysiadło światło w całej Łodzi.
i był tylko jeden mikrofon do Warszawy i nie mogliśmy zaprezentować utworu Kochać Inaczej zespołu Demo. No i 6 minut zagadywałem ze speakerem, który siedział na Myśliwieckiej 357 i nam się udało. Marku, bardzo ci dziękuję, że byłeś. Ja powiem państwu tak, Dyrdy Marki to jest nowa książka Marka Niedźwieckiego. Bardzo wam polecam zajrzeć, bo będzie tam jeszcze dużo rzeczy o białych Adidasach i okularach od Diora, o spotkaniu z Angie Bowie, byłą żoną Davida Bowie, o Australii, Tasmanii trochę dzisiaj powiedzieliśmy, ale też będzie o Korsyce, to jest kolejne twoje ukochane miejsce na ziemi, o ulubionych miejscach Marka, no i oczywiście jeszcze też tam będziecie mogli też poczytać o sportach, o ulubionych sportach niedźwiedzia, czyli Marka Niedźwieckiego. Polecam wam tę książkę, bo ja ją pochłonęłam. No jeszcze tam nie wspomnieliśmy o alkoholach, bo też nie starczyło nam czasu. No mówiliśmy tylko o alkoholach dla Madonny i dla Lionela. Tak, ale nie mówiliśmy o tym, co ty pijasz, że jesteś fanem czerwonego wina. Nie pijesz piwa, ale piwo mango. Gdzie to piwo mango pije się? To ja piłem w Broome, to jest miejscowość w Australii właśnie i ktoś mi powiedział, jak to jest lokalne. Jak będziesz w Broome, idź do takiej restauracji, która nazywa się Mad Sows. Ja odnalazłem tę restaurację, wszedłem tam, zjadłem lunch, ale przede wszystkim to piwo będę pamiętał do końca życia. Zresztą można było je kupić butelkowane, ale jak to z piwosze twierdzą, że butelkowane nie jest takie dobre jak z kija, a oni tam dają ten mango beer z kija. I ono nie jest słodkie, jest wytrawne, a może to dlatego, że tam było 40 stopni na zewnątrz, to piwo inaczej smakuje wtedy. Przepięknie nam dziękuję, pani Ewa Otrębowska, dziękuję. Piękny wieczór z państwem. Adrian Nysiński pisze, cieszę się mocno, że pan nie odchodzi z radia i traktuje jej jako wielką życiową pasję, tak jak muzyka czy podróże. Czekamy na nową audycję. Dziękujemy za ten dzisiejszy rewelacyjny, pełny wspomnień muzycznych wywiad. Ja również ci bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że się kiedyś dasz jeszcze na taką rozmowę, bo gada się z tobą znakomicie zaprosić. Ja państwu dziękuję, zapraszam za tydzień.